z racji tego, że jestem osobą pazerną na hajs, toster musi być uwalony, upieprzony totalnie serem. Puszka po prawo. Ale to ta, to jest w sensie ta puszka. Dobra. To jest ci puszka, więc to jest puszka, która może wam, że tak powiem, zaszkodzić nam. I teraz najważniejsze, co mamy robić. Ponieważ tosty możemy zrobić tak. Patrzcie, dajemy chleb. Kładziemy chleb, kładziemy chleb, kładziemy chleb, kładziemy chleb, 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 chleb. I to już jest właśnie gotowe, żeby wam udowodnić, jaką poksję jem. To jem taką, która była na promocji. Właściwie ja takiej nie jem, ale ci puszka kupiła 2 zł, kosztowała. I teraz to jest ważne. Moja kobieta Poxnis niestety totalnie się nie zna na robieniu rączki, muszę przyznać. Bo jak macie to, to ona, to nie jest masło, uwaga, to nie jest masło, ale nie mam nic innego. Ona smaruje to w środku. Według mnie to nie powinno się tak robić, ponieważ smarowanie to w środku jest bez sensu, ponieważ on jest wtedy wilgotny od tłuszczu, a tutaj ten tłuszcz fajnie się przypiecze. Więc według mnie ten powinien być zrobiony w sposób, jaki ja teraz wam zaprezentuję. Możemy użyć ser. Teraz dajemy ser. A! Drugi ser może być salami. Salami kojarzy się nam z salami. Niekoniecznie, ponieważ macie tu napisane salami. Ponieważ to jest szynka. W tym momencie możemy już rozgrzewać naszą maszynę do pieczenia tostów. Ale z racji tego, że mam tutaj kontakt, a... Co to jest za dziwny kontakt? Aha. Teraz zamykamy na pełną p***ę, ponieważ... Teraz czekamy. Patrz, jak to paruje. Hermesiak dołożył 2 zł i 46 groszy. Tu ser już wypłynął, widzicie? No szkurde. O matko! Zepsułem! Szybko noża dawaj. Ser nam wypłynął czas. Tosty się spaliły. Ja sram. Pół godziny w dupę psu, nie? Pół godziny psu w dupę. Pół godziny psu w dupę, czat. Bo za długo... Weźmy czat pierwszego tosta i spróbujmy. Masakra. Muszę powiedzieć, że jest to tak spalone. Pani Magdo Gessler, jeżeli pani to ogląda, musi pani przyjeżdżać. Nie gotuję lepiej jak pani. Czat, chcecie spróbować? Masz, spróbuj. A nie dla co? Dla pana to nie. Dla pana to. Nie no, żartowałem, czat. Macie, spróbujcie sobie. A, nie o... dla was! Dla mnie to! Proszę. A, nie dla... Dobra, bez beki już. Ty chamie. Dobra,